Siema, siema widzu, tak jak obiecałem, tak zrobiłem, czyli dzisiaj jest drugi dzień i ostatni maratonu z oglądania moich hejterów. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo przypomnimy sobie naszego największego hejtera z tamtego roku, tak? Rok temu, jak możecie pamiętać lub nie, był taki pan jak X Majewski i zrobił na mnie diss, a ten diss wyglądał o tak. Dzisiaj zebrę pogonimy, zebra będzie kozłem ofiarnym. Nawet w nocy nie opuszczaj gardy. Mam lęk wysokości, jak widzę twoje skille. No tak, zbytnio dobrym raperem to on nie był. I ostatnio, jak wiecie, robię codziennie odcinki, dlatego nie miałem o czym nagrywać. Tak sobie zobaczyłem, o kim kiedyś nagrywałem i co oni teraz robią. I napotkałem się na X Majewskiego. I X Majewski dalej nagrywa muzykę. I byście sobie teraz pomyśleli, o Zebo, to on pewnie jest teraz lepszy, bo aż rok minął, miał rok, żeby się nauczyć czegoś nowego, żeby fajne jakieś piosenki robić. Też tak myślałem, aż dopóki nie zobaczyłem to, co za chwilę wy zobaczycie. Ale pierw muszę się wam pochwalić, że mam najładniejsze i najlepsze koszulki oraz bluzy. Naprawdę, na całym internecie. Żaden youtuber jeszcze nigdy nie wymyślił, żeby haft, wiecie, takie nici, co jakby szyją do bluzy i to się w ogóle nie zmywa tobie, to nikt nie wymyślił, żeby były takie kolorowe, piękne. Patrzcie tą kolorową zebrę. No kto by takiej nie chciał? No wbijajcie, zebranka.pl, limitowane sztuki, limitowany drop, więc wbijajcie, bierzcie, póki jeszcze możecie, póki świeże, jak bułeczki w Biedronce. A jak już to zrobiłeś, to widzu, błagam cię, zostaw lajka, albo nie błagam cię, po prostu ty cymbale głupi, ja nagrywam codziennie filmy, więc ty zostawisz lajka, dziękuję ślicznie. A, no i jeszcze ścigamy się z Serafinem, więc poproszę o subskrypcję, dzięki wielkie, no i oglądamy X Majewskiego. Okej, jak widać, budżet troszeczkę się powiększył. Stać go było na kozła ofiarnego, który pozwolił sobie ściąć włosy na klip. Ale bądźmy tutaj realni. Nikt normalny, gdy idzie do piwnicy, nie zakłada zegarka, jakieś bransoletki, jeszcze kurde 3-4 łańcuchy. Ile ci łańcuchów potrzeba? Jezus, ja się potem będzie chodził z takim garbem. Każdy tu lata w Air Maxach, patrzy się twoja laska, do kiermany wpada kaska. Po pierwsze, czy to jest pistolet na kulki? Po drugie, kto to w ogóle jest, dlaczego on z tobą jest i czy mam się bać czy coś? Może ja jednak nie nagrywam tego odcinka, bo mnie kurde dopadną. A po trzecie, z tego co słyszę, X Majewski dalej śpiewa tak jak śpiewał, czyli patrzy się twoja laska, bebebebe. Nie groźna nam twoja banda. Naprawdę? On naprawdę czyta tekst z telefonu, ja pierdzielę. Każdy tu lata w Air Maxach, patrzy się twoja laska, do kiermany wpada kaska, nie groźna nam twoja banda. Mordo, weź, nie przestraszysz nikogo tym nożem kuchennym, weź go odstaw, bo jeszcze sobie coś zrobisz. Max latam na poduszkach, 270 czarny dres jest styl. Słucham mnie z tobą, twoja dupka, jesteś taki kozak, to mnie pobi. Każdy barwy klubowe, ciuchy tylko sportowe. Okej, już pomijmy to, że od roku dosłownie zero progresu i dalej X Majewski śpiewał. Jakby, nie wiem, miał dosłownie no kija w pupci. Ale mówiąc o kiju w pupci, wytłumaczcie mi, co ten w ogóle gościu agresywny tutaj po lewej robi. On wygląda jakby, nie wiem, miał iść na dwójkę do toalety. Kurde, bójcie się mnie, jestem łysy i patrzcie, mam pięści ściśnięte, ale jestem agresywny. Za chwilę wyjdę z tego monitora i ci przywalę. Idziemy w maskach, patrzy się twoja laska. My idziemy w maskach, nie że jesteśmy gangsta. Dobra, po pierwsze, jak widać, łysy już nie może, już musi iść na tą dwójeczkę, więc sobie usiadł, żebym nic mu nie wleciał. A po drugie, my idziemy w maskach. Po pierwsze, nie macie żadnej maski na sobie, a po drugie, siedzicie i stoicie, więc dosłownie nie idziecie, więc gdzie wy idziecie? I zgaduję, że jakbyście szli w tych maskach, to nie jest to dziwne, że jakaś laska by się na was patrzyła, raczej każdy by się na was patrzył jak na debilów. A czy w sumie nie, teraz nie, bo akurat maski teraz są w modzie, nie? Wbijam tutaj na przewózce, jeszcze trochę się powiozę, bo za zimno jest na dworze, więc się wożę, a nie chodzę. Nie wychodzę czyste, mam poduszki, ty za to śmierdzisz od wódki. Oni dosłownie mają na klipie, jak on sobie siedzi na środku boiska i po prostu czyta tekst z telefonu, no... Jak widać, X Majewski jest bardzo innowacyjnym raperem i daje coś, czego jeszcze żaden raper nie robił, czyli debilizm na klipach i czytanie tekstu z telefonu. Bo tak trudno puścić swoją piosenkę na, nie wiem, boomboxie, jakimś tam głośniku JBL-ku, pewnie macie, jak tam w piwnicy słuchacie z łysym, i robić to, co każdy raper, czyli po prostu lipsynka do tego, jak go słyszysz. Moje imię w nazwie butów, pokonuje życie bez skrótów. Moje imię w nazwie butów, pokonuje życie bez skrótów. Ej,
Dobra, na szczęście pokonaliśmy tą piosenkę i wytrwaliśmy i dalej żyjemy. Więc czemu nie spróbować jeszcze jednej, tak? Kolejna piosenka to X Majewski rozczarowa... Wait, co ja tutaj widzę? Płyta? Możliwość zakupy płyty już teraz? Na OLX-ie? Płyta maksymalny maksymilista. 25 zł! Mnie ciekawi, ile ludzi to kupiło. On sprzedaje płytę na OLX. No mówiłem, on jest innowatorem, naprawdę. On tutaj dużo wprowadza tej rapki. Płyty na OLX. No i co się chwali, że byłeś w Berlinie? Nie każdego stać, żeby do Berlina pojechać, okej? Okay? Kupisz sobie zapalniczkę, no. Ale to jest gangst. Słuchaj, możesz przestać pokazywać jakieś noże w twoich klipach. Dosłownie w każdym klipie, który obejrzałem, jest jakiś nóż. Kuchenny oczywiście, no bo to na kuchenny wygląda. I jakby to nie powoduje, że bardziej jesteś gangsta, ludzie się bardziej boją, tylko sądzą, że jesteś jeszcze bardziej psychicznie chory, niż już myśleli przed tym. Wstaję znów późno, bo nie mam po co wstać. Tutaj z gangsty przemienił się na smutną 12-latkę emo, coś tego typu. A po drugie mówił, że same sportowe ciuchy ma na sobie, a to mi wygląda jakby, nie wiem, ukradł mamie z szafy coś. Zasypiam znów późno, bo nie mogę spać. Robię kolejny trening, na nogach ciężko stać. Oni tylko by chcieli brać i brać. Raz, dwa, trzy, cztery łańcuchy. Aż cztery łańcuchy wygrał w takich jajkach pewnie nad morzem. Wiecie, tak w takich jajkach można biżuterię taką tanią wygrać. No musiał być nad morzem ostatnio, no. Wstaję znów późno, bo nie mam po co wstać. Zasypiam znów późno, bo nie mogę spać. Robię kolejny trening, na nogach ciężko stać. Oni by tylko chcieli brać i brać. Jak nie było wyświetleń, to się śmiali. Teraz na festiwalu zioma o mnie pytali. Na jakimś festiwalu o ciebie? Kto by go chciał na festiwalu? Jest. Ludzie by tam pousypiali na tym festiwalu. I kiedyś nie było wyświetleń, teraz są wyświetlenia. No wiesz, ja nie chcę obrażać, ale 400 wyświetleń to dla mnie jakby no nie jest dużo, no bo wystarczy, że 40 twoich ziomków, czy tam 20 ziomków 20 razy tą samą piosenkę będzie słuchać i nabijesz 400 wyświetleń. To nie jest trudne, tak? A znając ciebie po prostu wysłałeś każdemu znajomemu na Facebooku, żeby odtworzył lub nie wiem, sklikbaitowałeś go, no patrz, nie uwierzysz co się stało. I on klika i patrz na to, ty śpiewasz. Zrobiły się wyświetlenia, nagle był brat. A jak nie było, no odpierdol zrobił, liczył na hajs. Tutaj ewidentnie widać, że pisze tylko dla wędkarza. X Majewski tam siedzi, jak widać, bez wędki. Więc tutaj nam pokazuje, że łamie prawo i się nie boi. W ogóle ktoś napisał w komentarzu: wyduma do tego nie pogram, ale podziw za chęć i umiejętność, aby stworzyć coś takiego. Brawo, oby tak dalej. No trzeba mieć naprawdę umiejętność, żeby takie gówno stworzyć. Żartuję, to jest przepiękna piosenka, słucham jej codziennie jak wstaję, żeby szybciej wstać z łóżka i to wyłączyć. Ale to jest naprawdę dobry pomysł, bo wiecie, ustawiacie sobie jako alarm na przykład taką piosenkę X Majewskiego i zawsze wstaniecie z tego łóżka, żeby to wyłączyć jak najszybciej, więc to jakby motywuje cię do dnia, więc X Majewski na coś się przydaje w pewnym sensie, jego muzyka. Chciałbym życiu powiedzieć czasem stop, nie jeden mnie woła jak wyjdę przed jego blok, zawsze chciałem być czyjąś dumą. Dlatego muszę iść, nawet jak przede mną mosty runą. Nie mam czasu, bo leżę i patrzę w ścianę. Już nic dla mnie nie znaczą te pieniądze wydane. Nie mam czasu, bo patrzę w ścianę. Jezus, ale głębokie teksty. No naprawdę, mogę się jakby do nich odnieść i w ogóle dużo dla mnie znaczy. I nie mają już dla mnie znaczenia pieniądze wydane. No raczej, że nie mają znaczenia, no bo już ich nie masz. Wydałeś pieniądze, więc dla ciebie już nie mają znaczenia, bo ich nie masz, tak? To jest oczywiste. Ale X Majewski, jeżeli byś wydał te pieniądze na zebranka.pl, na jakiś fajny mój ciuszek, na przykład haftowaną zebrę, taką kolorową, to już by miały znaczenie te pieniądze, bo byś miał super fajną bluzę za to, a ty pewnie wydajesz na jakieś złe rzeczy, nielegalne i tak dalej, no i dlatego nie mają dla ciebie znaczenia pieniądze, więc polecam zebranka.pl, wbijajcie, kupujcie fajny nowy limitowany drop i no kolorowa zebra haftowana.
one są takie nici, że wiecie, się nie zmywają, więc jest spoko. I są inne też produkty, więc nawet jeżeli nie chcecie nic kupować, to sobie wbijcie i obczajcie tam, jest, może coś was zainteresuje. Ale widzu mój najkochańszy, czyli ten, który zostaje do końca, bardzo ci dziękuję, że obejrzałeś, proszę cię o zostawienie lajka, no i w sumie to tylko dla ciebie robię takie odcinki codzienne, żebyś miał co robić podczas tej kwarantanny, nie wychodził na zewnątrz i moje głupoty oglądał i moje głupie wypowiedzi, więc dziękuję ci ślicznie, bardzo ci doceniam, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, znaczy no raczej subskrybujesz, jeżeli oglądasz do końca, to jest oczywiste, więc dziękuję ci bardzo serdecznie, no i życzę ci miłego dnia, reszty dnia w sumie, pewnie będę streamował teraz, więc wbijcie na mojego streama czy coś, jeżeli dalej nie masz co robić, no i powodzenia tam w twoim życiu, na razie, zdrówka ci życzę.